Pewnie to już wiecie, ale dokładnie 12 stycznia 2024 roku został zamknięty piłą łańcuchową ostatni przejazd kolejowy w Wysolejówku. No może nie dosłownie, ale faktycznie już nie jest on dostępny dla samochodów. Jak widzicie, jest wszystko już zagrodzone, bo w tym miejscu powstaje nowy tunel. A jak wyglądało oficjalne, ostateczne zamknięcie, a de facto jak wyglądały ostatnie samochody, które przyjeżdżały, no i ustawienie tych betonów. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji prosto z Sulejówka miłośnie. No i co tutaj się dzieje? A, no proszę bardzo, jak widzicie na załączonym obrazku, jest jeszcze funkcjonujący ostatni przejazd kolejowy. Ale chwilę później przejechał ostatni radiowóz policji i następnie wyjechała koparka i zastawiła przejazd kolejowy. Miało to miejsce dokładnie 12 stycznia 2024 roku o godzinie 12:25. Ten historyczny moment wtedy nastąpił. Więc macie dokładną datę, dokładną godzinę, teraz możemy oglądać, co się działo chwilę później. Chwilę później, tak, po pierwsze najpierw stały osoby, które faktycznie pokazywały, że no nie, tutaj już nie wjedziemy. Wjazdy w odcinek zamknięty, które były planowane do zamknięcia, były już faktycznie zamykane. Tutaj przejazdu jakkolwiek teraz nie będzie. Ani dla pieszych, ani dla towarzystów, ani dla samochodów bynajmniej. No i co ważne, dosyć dużo się tutaj zmieniło, bo tak, sama ulica Przejazd jest aktualnie zamknięta na odcinku już od Jana Sobieskiego i Stefana Okrzei. Tam tego skrzyżowania nie ma, nie da się skręcić w ulicy Przejazd, w Sobieskiego czy w Okrzei. Tak samo wszystkie ulice typu Dworcowa, Dzielna czy Kolejowa są teraz poprzecinane, bo rondo jest aktualnie całkowicie niedostępne do przejazdu. Ulica Kombatantów II Wojny Światowej nie ma połączenia z ulicą Krasińskiego, jak i również Władysława Reymonta też nie ma połączenia z Krasińskiego, ani z Głowackiego, jak i również Staszica nie ma połączenia oczywiście z tymi wszystkimi ulicami. W dużym skrócie jest jedna wielka dziura. Wszystkie skrzyżowania, które można było zamknąć w okolicy tej inwestycji, zostały zamknięte, jak i również część samego targowiska miejskiego została zamknięta tutaj w Sulejówku, ale to zostało tak zrealizowane, żeby nie było aż tak źle. To znaczy część jest zamknięta, natomiast część została przeniesiona w inne miejsce, tak aby to w miarę jakoś mogło funkcjonować, więc nie jest tak, że jest to całkowicie zamknięte, z tym, że aktualnie wejście do bazarku jest tylko i wyłącznie od ulicy właśnie Starzica, czyli idąc od stacji kolejowej. Od drugiej strony aktualnie nie ma przejścia i ogólnie też nie ma zbytnio tutaj przejść dla pieszych, w sensie nie ma, jest tam przejście przy Głowackiego, ale sam skwer pamięci tutaj się tam znajduje, będzie rozkopane, bo musi powstać połączenie nowe właśnie Głowackiego z Reymonta przez bezpośrednio właśnie skwer pamięci. Układ drogowy się tutaj mocno zmieni, bo aktualnie Staszica i Reymonta nie będą połączone w związku z tym, że w tym miejscu jeszcze będzie wyjazd z tunelu. Natomiast Kombatantów II Wojny Światowej będzie wydłużona i się będzie łączyć z ulicą Staszica. Tymczasem ulica Dworcowa, Kolejowa i Dzielna będą z nowym skrzyżowaniem bez ronda, a rondo zniknie, bo w tym miejscu będzie tunel i pod tym, tutaj na dole będzie połączenie właśnie Krasińskiego z ulicą Przejazd i ze skrzyżowaniem Jana Sobieskiego III, Stefana Okrzei i dalej właśnie już ze samą ulicą Przejazd. Tymczasem teraz tutaj możecie zobaczyć na ujęciach, jak wyglądały prace pierwsze przy zamknięciu. Betony były ustawiane krok po kroku, jeden po drugim, tak aby wszystkie cztery były na miejscu i po jednej i po drugiej stronie. Następnie to zostało jeszcze wszystko ogrodzone i tak piesi mogli przechodzić jeszcze nawet chwilę po konferencji prasowej, która tutaj miała miejsce. To mogliście zobaczyć już zapis drugi raz dwa dni temu. Natomiast jak widzicie, tak to wyglądało. Sam przejazd jeszcze będzie funkcjonować przez kilka dni dla pojazdów budowy i dla osób z budowy i później będzie już całkowicie zdemontowany. To jeszcze najprawdopodobniej nastąpi styczeń, luty jakoś tak. No i już większe prace faktycznie teraz już trwają na rondzie, których teraz nie zobaczycie na tych ujęciach, bo ujęcia wszystkie są z samego zamknięcia. Wiem doskonale, czytam komentarze, więc ja wiem, co tam piszecie, że ten przejazd kolejowy jest całkiem nowy. Nowe rogatki są i cały tutaj
system, który został zmieniony podczas prac na tej linii kolejowej. Natomiast nie zmienia faktu, że ten przejazd kolejowy i tak był planowany do likwidacji. Więc jeżeli PKP PLK przeniesie ten sprzęt, który jest jeszcze całkiem nowy, no to będzie on dalej funkcjonować w innym miejscu. Ale to tylko i wyłącznie zależy od ich dobrej woli i czy faktycznie chcą oszczędzić trochę pieniędzy w ten i oto sposób. Nie wiem, czy tak będzie, ale mówię, że takie możliwości są, bo nawet często podkłady, nawet drewniane z różnych inwestycji, które są jeszcze w całkiem dobrym stanie, a jest aktualnie realizowany remont, jadą później do innej części Polski, gdzie są ponownie wykorzystywane w ramach na przykład prac konserwacyjnych, a nie przebudowy całej linii kolejowej, więc możliwości oczywiście takie są. Natomiast te dwa kontenery, które się znajdują tam po prawej stronie, oczywiście będą aktualnie zlikwidowane, no bo przejazd kolejowy tutaj już nie będzie faktycznie dla wszystkich. A jaki będzie nowy tunel, drugi, który tutaj powstaje? To tak, po pierwsze trzeba pamiętać, że pierwszy nowy tunel został oddany do użytku w listopadzie 2023 i on jest cały czas funkcjonalny, więc teraz już nie ma faktycznie żadnego przejazdu kolejowego czynnego w Sulejówku. Tutaj ten drugi znajduje się bliżej stacji kolejowej Sulejówek Miłosna i tutaj faktycznie prace dopiero teraz się rozpoczęły, bo miało to być zrealizowane chwilę po otwarciu tamtego tunelu, tak aby nie było, że dwa przejazdy są całkowicie niedostępne. Co ważne, w tym miejscu nie będzie żadnego tymczasowego przejścia dla pieszych, przynajmniej nie mam takiej informacji, żeby coś takiego miało być wytyczone. No i ten cały rejon będzie całkowicie wyłączony z użytkowania. Dojście oczywiście do posesji, ewentualnie jakiś dojazd będzie, ale nie będzie przejazdu przez jakikolwiek element tej inwestycji. Natomiast sam nowy tunel będzie bardzo podobny do tego pierwszego tunelu, z tym, że będzie wyprostowany. Nie będzie tego zakrętu, tak jak teraz tutaj dronem skręciłem. Będzie wszystko na wprost, że tak to powiem, jak wiatrz strzelił. No i sam tunel będzie mieć jedną jezdnię po jednym pasie w każdym kierunku, będzie chodnik i będzie część dla rowerzystów. Będą też windy po jednej, po drugiej stronie. Windy będą się znajdować właśnie na połączeniu ulicy Dworcowej i Kolejowej i po drugiej stronie, czyli po stronie północnej, będzie też winda przy komandantów II wojny światowej. Tam będzie ta winda bezpośrednio na targowisko, więc to będzie dosyć dobre połączenie. Też ogólnie się dosyć mocno zmieni tutaj układ drogowy, o czym mówiłem chwilę wcześniej. Dużo się tutaj będzie działo, no ja powiem, że chyba na to duży plus, no bo faktycznie dzięki temu nie będzie kolejnego miejsca, gdzie były generowane w teorii korki, zwłaszcza jak te rondo się korkowało. Co ważne, również to zostanie wszystko tak mniej więcej poprawione, żeby to było tak już na docelowo, żeby to funkcjonowało lepiej, no i nie będzie już żadnych przejazdów kolejowych, więc też pociągi będą mogły tutaj trochę przyspieszyć, chociaż i tak są stacje i perony, i przy peronach pociągi muszą zwalniać. Planowane tutaj oczywiście jest wybudowanie w przyszłości 4 torów, ale nie wiemy, kiedy to będzie zrealizowane, natomiast sama ta inwestycja, budowa drugiego tunelu ma być ukończona, przynajmniej w teorii, w drugim kwartale 2025 roku. Na razie mówi się o tym, że to będzie tak mniej więcej może nawet już kwiecień. Co ważne, kwiecień 2025 oczywiście, więc trochę jeszcze za ponad rok. Sama umowa została podpisana we wrześniu 2023 i inwestycja kosztuje około 100 milionów złotych i w całości jest sfinansowana z KPO. Więc to jest też taka ciekawostka. No i znajduje się oczywiście pod linią kolejową numer 2, która w przyszłości ma być rozbudowana do 4 torów, ale na razie nie mamy żadnych informacji, kiedy to byłoby planowane do realizacji. Tymczasem, jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknij subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam do zostania patronami Awizjonosza, bo dzięki temu pomagacie mi w realizacji tych filmów, tak samo jak partner kanału, którym jest Koleo. No i kolejny film z tutaj Sulejówka, z budowy drugiego tunelu, pojawi się za 2 miesiące. Tymczasem, do zobaczenia. Cześć!